Naszym gościem o poranku jest były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS. Dzień dobry, witamy panie ministrze, witamy panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. No, zaczynamy się już chyba powoli przyzwyczajać do protestów rolników, ale jak pan sądzi, ile to może jeszcze potrwać? Aż do skutku. Rolnicy w Europie, przecież ten protest w Polsce nie jest czymś wyjątkowym. Trwają protesty również w innych krajach. Uważają, że polityka Unii Europejskiej wobec rolnictwa europejskiego jest zła, jest polityką, która niszczy to rolnictwo w imię dość nieprecyzyjnych i trudnych do potwierdzenia wpływów rolnictwa na zmiany klimatyczne. Prawdopodobnie chodzi o opanowanie rynku żywności przez potężne, ogromne firmy, które mają chęć dominowania na tym rynku, zarówno poprzez produkcję w wielkich gospodarstwach rozrzuconych po całym świecie, w tym również na Ukrainie, jak również handel i dystrybucję. I rolnicy w dotychczasowym kształcie gospodarstw, i nie tych małych, bo często się mówi o tym, że te małe są jakąś tu przeszkodą. Nie, przede wszystkim, jeżeli będzie napływała żywność spoza Unii Europejskiej, to ucierpią i zbankrutują te gospodarstwa towarowe, większe. I rolnicy to rozumieją, dlatego walczą w całej Europie. Zresztą walczą nie tylko o swój interes, o swoje przeżycie. Chcą być tymi, którzy będą zapewniali bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwu Unii Europejskiej. No, o tym, jak Europa tutaj pracuje na rzecz rolników. Protesty będą trwały, pewno zmieniały się formy tych protestów, bo myślę, że i tych blokad dróg, ulic będzie mniej, również i z faktu, że rolnicy nie chcą... Teraz są już bezpośrednio przy biurach poselskich. Dla społeczeństwa, ale również no, sami muszą też pracować w gospodarstwach, dlatego zmieniają formy, na przykład docierając do biur poselskich, do ministerstw. Tak. Formy się będą zmieniały, natomiast myślę, że rolnicy w Europie będą protestowali tak długo, aż zmieni się nielogiczna, powiem otwarcie, głupia polityka Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, która niszczy również i rolnictwo. To o tym sobie też za chwilę powiemy. Natomiast chciałem powiedzieć, ponieważ też politycy koalicji rządzącej mówią wprost, z Ukraińcami rozmawia się bardzo ciężko. Właściwie w ogóle nie widać chęci osiągnięcia kompromisu. Ukraińcom jest dobrze tak, jak jest. Zgodzi się pan z tym? Ukraińcy skorzystali z pomocy polskiej wtedy, kiedy my ich ratowaliśmy. My nie czyniliśmy tego po to, żeby oczekiwać wdzięczności, ale no też nie oczekiwaliśmy czarnej niewdzięczności. Podkreślają w rozmowach, że mają swoje prawa, swoje interesy, swoją rację stanu i wszyscy mają z ich interesami się liczyć, zapominając o tym, że Polska również, broniąc swojej gospodarki, broniąc swojego rolnictwa, ma swoje narodowe interesy. Na dodatek taką trochę bezczelność również ze strony ukraińskiej słychać, jak docierają do mnie też pewne informacje z rozmów, że skoro mają uzgodnione wszystko z panią von der Leyen i z Komisją Europejską, to o czym mają rozmawiać z krajami członkowskimi? Przecież to Unia Europejska wyraziła zgodę na pełne otwarcie swoich granic wszystkich krajów członkowskich na żywność z Ukrainy, więc nie będą Polacy, Warszawa nie będzie podskakiwała i Ukraińcy coś tam mówią, coś obiecują, potem się z tego wycofują, tak jak były zapowiedzi, że wstrzymają na jakiś czas tranzyt przez Polskę, bo jest drożny kanał czarnomorski, nie wiadomo jak długo, ale to jest ten podstawowy sposób eksportu z Ukrainy. Ale czy dziś może pan powiedzieć, że ta postawa Ukraińców jest taką niewdzięcznością i wyrachowaniem, żeby robić coś ponad naszymi głowami? Tak to uważam. Jeszcze raz powtórzę. Ukraina przetrwała pierwsze miesiące wojny tylko dzięki pomocy Polski. Dopiero reszta świata leniwie... A jak trzeba zatem rozmawiać? Może trzeba wyznać się jakąś granicę, wie pan, tych negocjacji? Postawić jakieś twarde warunki? Rolnicy oczekiwali i tak rozumiem. Ci dość naiwni, którzy zgodzili się podpisywać coś w rodzaju porozumienia, bo sami do końca nie wiedzieli, co podpisują w Jasionce. Ja byłem tam w Jasionce, również byłem świadkiem rozmów. Zostali w jakiś sposób wkręceni, mówiąc językiem młodzieżowym, w jakieś porozumienie z ministrem Siekierskim.
Zełenskim, który deklarował, że jak sądzę, mając jakieś porozumienie czy kompetencje ze strony pana premiera, że wystąpi do premiera o wstrzymanie tranzytu, który ginie w Polsce, który niekoniecznie opuszcza polskie granice, a nawet jak opuszcza, to rolnicy mają potwierdzenie, że szybko wraca, czy z Litwy, czy z Niemiec. I nawet takie mgliste zapewnienie, że minister rolnictwa wystąpi do premiera, czyli to dość dalekie do podejmowania decyzji, nawet to nie zostało spełnione, a ci, którzy wtedy podpisali to coś, co trudno nazwać porozumieniem, no, zostali bardzo mocno przez rolników z tego powodu potępieni. Wielu z nich czuło się wręcz niekomfortowo, bo rolnicy zaczęli ich określać jako zdrajców sprawy chłopskiej. I ci wszyscy przyjechali do Ministerstwa Rolnictwa, może trochę próbując swój wizerunek poprawić, może zdjąć z siebie odium zdrajców sprawy chłopskiej, ale wydaje się, że w dalszym ciągu nic tam nie załatwili w tym ministerstwie. Czy dziś rolnicy jeszcze widzą właśnie w ministrze Siekierskim czy Kołodziejczaku, widzą jeszcze partnerów do rozmów? Myślę, że nie. I to nie jest nawet wina Siekierskiego. Ja go cenię i szanuję. Uważam go za kompetentnego człowieka, ale minister rolnictwa, i mówię to również jako były minister rolnictwa. Pytanie, czy ma jeszcze jakby narzędzie do tego? Nie ma żadnych. Coś... Nie ma żadnych narzędzi, żeby rozwiązać te oczekiwania rolników związane z uporządkowaniem rynku, z zdjęciem nadwyżek zboża, które zalega w magazynach, a przecież za 4 miesiące będą następne żniwa. Staje się powoli postacią tragiczną, ponieważ nie jest w stanie spełnić niczego, a premier, wygląda na to, nie ma żadnej chęci, by rozmawiać z rolnikami, by ich postulaty starać się realizować, przenosząc również część oczekiwań na forum Unii Europejskiej, bo przecież znaczna część tych problemów to są problemy, które stworzyła Unia Europejska, otwierając się bezkrytycznie, bez żadnych ograniczeń na import z tych wielkich koncernów międzynarodowych, które na Ukrainie mają swoje potężne fermy. A dlaczego ogromne? Pana zdaniem Donald Tusk nie chce wziąć tutaj kierownicy do swojego władania? Jak pan sądzi? To jest jakiś gorący kartofel, którego nie chce dotykać? Ja nie jestem w głowie Tuska, natomiast myślę tak, że to jest człowiek, który trwale jest niezdolny do tego, żeby postawić się w Brukseli czy w Berlinie, żeby tam żądać w sposób zdecydowany spraw ważnych dla Polski. Może liczy w przyszłości na dalsze kariery gdzieś w środowisku międzynarodowym Unii Europejskiej. Z drugiej strony chcę pokazać, jakim jest twardym tutaj zawodnikiem, taki twardziel, który nie pozwoli, żeby jakiekolwiek protesty wpływały na jego decyzje. W stosunku do rolników zachowuje się w sposób dość przewidywalny, ale i cyniczny. Z jednej strony zmęczenie tych protestujących, oni muszą wreszcie wrócić do gospodarstw, by przygotować pola, obsiać, zasilić oziminy, z tego żyją. Z drugiej strony ciągłe powtarzanie, to jest taki leitmotiv wypowiedzi Tuska i jego akolitów, że jest to protest polityczny sterowany przez Prawo i Sprawiedliwość, co jest kłamstwem. I rolnicy nie życzą sobie polityków na protestach, wiedząc zresztą o tym, że i część odpowiedzialności ponosi PiS, który za późno zareagował, kiedy Unia Europejska otwierała granice. Trzeba było natychmiast wtedy reagować, a nie pozwolić na ten duży napływ żywności z Ukrainy. Ale PiS jednak podjął w pewnym momencie decyzję o zablokowaniu importu, wypłacił rolnikom również wielomiliardowe rekompensaty i odszkodowania, więc ten argument o tej odpowiedzialności PiS-u, o tym, że obecna ekipa sprząta, jak to słyszę, po Prawie i Sprawiedliwości, nie wytrzymuje obiektywnej oceny. Panie pośle, pomówmy o konkretach, bo wczoraj dokładnie w rozmowie o 7 Mirosław Maliszewski, poseł Trzeciej Drogi, mówił, że opcją atomową, jeśli Ukraińcy nie będą chcieli ustąpić, rozmawiać tak konkretnie, będzie w sprawach rolnych wprowadzony całkowity zakaz importu do Polski, albo nawet, jakby tutaj, to jest trochę science fiction chyba polityczne, ale możliwość wstrzymania handlu ze stroną ukraińską. Co pan o tym sądzi? Wie pan, to jest...
To jest wypowiedź przedstawiciela PSL-u. Ja Maliszewskiego szanuję, ale on ma taki sam żaden wpływ na politykę państwa jak minister Siekierski. Ale czy takie opcje powinny być rozważane? Szczególnie ta druga, która wydaje mi się niezwykle taka restrykcyjna. Nam powinno zależeć na tym, żeby jednak na uczciwych zasadach z Ukrainą handlować, bo chcemy, żeby naszym sąsiadem zabugiem była Ukraina, a nie za chwilę inny sąsiad, z którym rozmów żadnych nie będzie, ale może przyciśnięcie Ukraińców, czy zmuszenie ich do poważnych rozmów, bo wygląda na to, że oni poważnie nie chcą rozmawiać, mając poparcie w Berlinie i w Brukseli, więc sobie tylko właśnie, co to znaczy przycisnąć? No na ile można przycisnąć, żeby, wie pan, no bo z jednej strony, no wojna na Ukrainie, jak rozumiem, nie można ich jakby tam zamknąć na świat, ale z drugiej nie możemy spowodować, że nasi rolnicy po prostu zbankrutują masowo. Tak, tylko że eksport z Ukrainy jest znacznie większy niż eksport z Polski na Ukrainę. Mm-hmm. On się nierówno rozkłada, bo tam przede wszystkim przemysł mleczarski mógłby ponieść straty, ale trudno w sytuacjach, kiedy wprowadzamy różnego rodzaju ograniczenia w handlu międzynarodowym, to państwo, które realizuje w ten sposób swoją politykę, musi pokrywać straty przedsiębiorców, którzy w tej polityce do czegoś są zmuszani. Natomiast wydaje się, jeszcze wracając do Maliszewskiego i do Siekierskiego, rządy premiera Tuska są żyrowane przez PSL. Przecież Tusk nie wygrał tych wyborów, władzę ma dzięki trzeciej drodze i to trzecia droga bierze również odpowiedzialność za sytuację w różnych dziedzinach, w obszarach państwa, również za polskie rolnictwo. Natomiast wygląda na to, że pan premier Tusk również rozgrywa swojego koalicjanta, przerzucając na niego odpowiedzialność, na ministra rolnictwa, na PSL. Pewnie to jest gra przed wyborami najbliższymi, osłabienie swojego koalicjanta. Premier Tusk jest wytrawny politykiem, nie takich już przekręcił jak PSL, tylko że oni muszą być świadomi tego, że nie mogą jakby odciąć się od polityki rządu, od polityki premiera Tuska i mówić, że oni chcieliby inaczej. No to oni, jeszcze raz powtórzę, żerują, gwarantują rządy premiera Tuska i biorą pełną odpowiedzialność również za to, co dzieje się w Polsce. Jak pan widzi przyszłość? Rolnicy obawiają się, mówią wprost, że obawiają się, że problem na przykład ze zbożem może wrócić, bo Komisja Europejska pewnie w nieskończoność nie będzie się zgadzać na ten zakaz. Wie pan, to jest zagrożenie całego rolnictwa europejskiego. To, o czym zacząłem mówić. To jest niszczenie tego rolnictwa pod szyldem walki ze zmianami klimatycznymi. To jest bałamutny szyld, w dużej mierze nieprawdziwy, bo zmiany klimatyczne na ziemi zachodziły niezależnie od tego. Co jest pana zdaniem ważniejsze dla Unii Europejskiej? Ochrona rolnictwa czy ochrona środowiska? To nie są przeciwstawne. Rolnictwo chroni środowisko i twierdzenie, że jest inaczej, jest po prostu intelektualnym nadużyciem. Rolnicy boją się, że oni będą zlikwidowani, będą musieli szukać innej pracy, porzucić gospodarstwa. To jest bardzo realny scenariusz, bo bardzo wiele gospodarstw jest potężnie zadłużonych, ponieważ wierzyło Unii Europejskiej, że trzeba się modernizować, kupować maszyny, nowe technologie, powiększać gospodarstwa, kupować ziemi, budować nowe budynki. I ci są w tej chwili tymi najbardziej pokrzywdzonymi, te gospodarstwa towarowe, bo zarzut, że w Polsce mamy dużo małych gospodarstw, te małe gospodarstwa nie mają związku z rynkiem. Tam rolnicy właściwie niewiele z tych gospodarstw produkują, trochę na samozaopatrzenie. To są gospodarstwa, które przetrwają, niezależnie od tego, jaki będzie napływ żywności z Ukrainy czy z innych kierunków. Natomiast gospodarstwa towarowe, te trochę większe, które mają kilkadziesiąt hektarów, kilkaset hektarów, żyją głównie z produkcji roślinnej, te upadną, jeżeli nie mają na rynku gdzie sprzedawać, a ceny nie pokrywają obiektywnie wyliczonych kosztów produkcji. Dość powiedzieć, że w tej chwili wytworzenie tony pszenicy w dobrym gospodarstwie, nie jak to się mówi na wsi u patyroka, u kogoś, kto nie ma pojęcia o rolnictwie, ale w dobrym gospodarstwie, to jest około 800 zł do 1000, w tym przedziale mniej więcej, a ceny oferowane rolnikom są w granicach 600 zł. Czyli żeby sprzedać
to, co się wyprodukowało w gospodarstwie, trzeba do tego dopłacić. No przecież to jest jakaś księżycowa ekonomia, to jest coś głupiego. I rolnicy przeciwko temu zdecydowanie protestują. Pewnie te protesty będą się zmieniały, żeby nie były dokuczliwe dla społeczeństwa, ale żeby były dokuczliwe dla decydentów. No teraz tych, właśnie zapowiadają podrzucanie posłom, senatorom, posłom Parlamentu Europejskiego. No, brzmi to enigmatycznie. Niespodzianki, zapewne nieszczególnie pięknie pachnące i wyglądające. Pan popiera taki rodzaj protestu? Wie pan, rolnicy sami decydują, co ich zdaniem jest najbardziej skuteczne. Czy okupacje budynków rządowych, czy odwiedziny w biurach poselskich, czy może akcja nieposłuszeństwa obywatelskiego. Ja dzisiaj w swoim biurze poselskim będę oczekiwał rolników, bo chcę z nimi rozmawiać. I chociaż w stosunku do mnie nie mają szczególnych pretensji, uważają, że ten mój czas zarządzania Ministerstwem Rolnictwa był jednym z najlepszych w polskim rolnictwie. Ja dziękuję za taką ocenę, chociaż nie czuję się do niej też jakoś mocno uprawniony, ale to świat polityki, to politycy, zamiast walić się cepem politycznym, przerzucać odpowiedzialnością, muszą podjąć poważne rozmowy z rolnikami i te ich postulaty uzasadnione i logiczne. To nie są wyssane z palca, to nie są żadne związane z tylko i wyłącznie interesami samej grupy społecznej, jaką są rolnicy. To jest troska o całe społeczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe. Te postulaty politycy muszą rozwiązywać. I muszą to rozwiązywać ci, którzy aktualnie rządzą, obojętnie kto by rządził. Przerzucanie odpowiedzialności na to, co było rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, ma jakieś tam znaczenie historyczne. PiS karę za swoją niefrasobliwość, za swoją może i głupotę w polityce rolnej poniósł, bo między innymi przegrał wybory ze względu na dużo mniejsze poparcie niż to miało miejsce w poprzednich wyborach parlamentarnych właśnie na wsi, ale to już powtarzam to jeszcze raz, karę poniósł i już oskarżanie PiS-u za odpowiedzialność za to, co się dzieje w tej chwili jest niepoważne. A załamuje pan dziś ręce patrząc na to, co się dzieje w PiS-ie? PiS musi pewne wewnętrzne, mówię to o tym otwarcie i od dawna to dziennikarzy wyjątkowo ekscytuje, musi pewne nowe otwarcie wprowadzić, musi też stanąć w prawdzie i zastanowić się, co było przyczyną przegranych wyborów. Te rozliczenia zapewne w PiS-ie będą, to nie jest w tej chwili najistotniejsze. Teraz chodzi o to, żeby uratować polskie rolnictwo i żeby rozwiązać narastające problemy społeczne. Utrata poparcia przez obecną władzę, erozja popularności postępuje szybciej niż się wszyscy spodziewali. Może trzeba już podziękować wodzowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. To on powinien sam zrozumieć, że nadchodzą, jest potrzeba pewnych zmian, szukania nowych rozwiązań. Ważny jest nie tylko program i nie tylko, z czym się akurat mocno nie godzę, krytykowanie tylko i wyłącznie rządzących, aż popełniają coraz więcej błędów i tak jak mówię, ta utrata popularności dla Tuska et consortes postępuje. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chce odzyskać zaufanie, bo to jest najważniejsze w społeczeństwie. Nie chcę pana pytać o jakieś nazwiska, ale widzi pan dziś powiedzmy w obozie Zjednoczonej Prawicy, jeżeli ona jeszcze jest zjednoczona, widzi pan kogoś w tym pierwszym szeregu, jakiegoś lidera? Pan wie, że ja nie będę żadnych nazwisk wskazywał. Jest wiele ważnych i kompetentnych osób w Prawie i Sprawiedliwości, ale to prezes musi zrozumieć, że owszem, dopóki będzie chciał, będzie miał wpływ na tę partię, ale takie betonowanie tej partii, nie wprowadzanie żadnych zmian, to już tej partii szkodzi. To jest jego autorskie dziecko, jego brata. Ja bym z jego bratem bardziej związany. Natomiast jeżeli PiS ma liczyć się na scenie politycznej i mieć szansę i nadzieję na odzyskanie kiedyś w przyszłości, odzyskanie możliwości walki o władzę, to musi się zmienić i to nie jest tylko moje zdanie, mówią mądrzejsi ode mnie, mówią wybitni intelektualiści, choćby jak profesor Andrzej Nowak. Ja, jeżeli nawet mnie ktoś nie chce słuchać, tam posła z prowincji, to niech słucha tych ludzi życzliwych Prawu i Sprawiedliwości, wybitnych intelektualistów, którzy mówią, właściwie mówiąc prosto samo. A wisi PiS nad czekają, PiS-em PiS jakieś... czekają wielkie zmiany. A wisi nad PiS-em jakieś widmo rozłamu? Wie pan, no...
pan może szykuje się do utworzenia jakiejś takiej frakcji buntowników. Wie pan, jeżeli ja chciałbym tworzyć nową partię, to już dawno bym ją utworzył. Jestem w PiS-ie od początku, 22 lata. W tej partii nie ma zbyt wielu ludzi o takim stażu. Jeżeli pewnie wiele osób poszłoby za panem. Na korytarzach sejmowych politycy PiS-u często popierają pana. Takie mocne stanowisko. Jeżeli kierownictwu PiS-u słowa prawdy przeszkadzają, to niech mnie wyrzucą z PiS-u. To nie wiem, komu bardziej zaszkodzi. I mówię to ze smutkiem, bo 22 lata mojego dorosłego życia jest związane z pewną ideą, którą Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński kiedyś zaproponowali, która wydawała mi się i wydaje się w dalszym ciągu dla Polski ideą ważną i piękną. Polski solidarnej, sprawiedliwej, która nie pozwala sobie w kaszę dmuchać na arenie międzynarodowej, związanej z tradycją, również z Kościołem, z tradycją chrześcijaństwa w Polsce i tak dalej. Więc PiS musi też się ogarnąć, jak to młodzież mówi. Jeżeli tego nie uczyni, i mówię to również bardzo spokojnie, to życie pustki nie znosi i nowe byty polityczne, nowe reprezentacje polskich nurtów konserwatywnych, ludowych, chadeckich będą powstawały. To będzie pewnie ze stratą, bo będzie chaos jakiś, ta prawica nigdy nie była jakoś monolitem, ale życie pustki nie znosi. Jeżeli PiS nie będzie tą reprezentacją, a czasu ma coraz mniej, reprezentacją środowisk szeroko rozumianej polskiej prawicy czy centroprawicy, to będą powstawały nowe byty polityczne. Tak to w polityce już jest. Były minister rolnictwa, wciąż poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam przede wszystkim rolników, którzy protestują w słusznej, ważnej i nie tylko w ich własnym interesie sprawie, ale w interesie całego społeczeństwa. Pozdrawiam was serdecznie. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.